Witaj, Przemku. Witaj, Doroto. Witamy serdecznie Państwa. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że chcecie posłuchać naszych rozmów. Być może nasze tutaj potyczki słowne też Was zmobilizują i zmotywują do rozmów, bo warto rozmawiać, po prostu rozmawiać, dzielić się swoją wiedzą, swoimi emocjami, swoimi przeżyciami. Więc zachęcamy wszystkich do prowadzenia rozmów na różne tematy. Dzisiaj temat jest trudny. Trudny i bardzo ważny. Ważny na pewno dla każdego kruszwiczanina. Bo przecież, Przemku, wśród rodzin kruszwickich bardzo dużo jest rodzin, których w swoim składzie mają przodka, który uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. No tak, zgadza się. Myślę, że i zaryzykuję takie stwierdzenie, że nie ma miejscowości w gminie Kruszwica, która nie miałaby swojego powstańca, przynajmniej jednego. Więc praktycznie każda gdzieś tam rodzina albo znała, albo miała kogoś takiego, kto uczestniczył właśnie w powstaniu wielkopolskim, przez co to wydarzenie jest dla nas takie istotne. No właśnie, a Nadgopańskie Towarzystwo Historyczne dużo energii i czasu właśnie poświęca na odkrywanie i utrwalanie, a także promocję historii tej dalekiej i tej bliższej. Tak, i faktycznie ta historia, te kumulowanie tych materiałów też dotyczących powstańców cały czas się odbywa, a jest to praca, która nie ma końca, która się zaczęła i trwa. I na różne sposoby faktycznie staramy się gdzieś tam o tej historii powstania wielkopolskiego w Kruszwicy mówić, bo z tą historią, z tą pamięcią o powstaniu wielkopolskim jest różnie. Wcześniej jakby ona istniała, funkcjonowała ta pamięć, oczywiście, że tak, natomiast nie mówiło się o tym tak szeroko. Przynajmniej tutaj na Kujawach no mam wrażenie, że to dopiero tak naprawdę rozkwita ten temat. Dopiero teraz więcej mówi się o powstańcach wielkopolskich. Przy okazji setnej rocznicy na pewno więcej się o tym mówiło. Nasze powstanie skupiło się na zbieraniu materiałów na temat powstańców, biogramach tych powstańców, jakichś materiałów, jeśli są zdjęciowe. Naszym takim dużym przedsięwzięciem był gminny konkurs na temat powstania wielkopolskiego. On był dwuetapowy, wzięły w nim udział uczniowie z różnych szkół gminy Kruszwica. To było 2 lata temu, w setną rocznicę wielkopolskiego. Uczestniczyliśmy też w kilku wykładach, między innymi w Radziejowie. A poczekaj, może ja właśnie przerwę ci, bo tutaj właśnie poruszyłeś bardzo ciekawy pomysł, że Nadgopańskie Towarzystwo Historyczne było organizatorem konkursu dla dzieci i dla młodzieży. I jestem ciekawa, czy było dużo chętnych? Tak, było dużo chętnych i też ten poziom wiedzy dzieci ze szkół podstawowych gimnazjalnych, bodajże to był taki konkurs, musiałbym sobie to odświeżyć, był bardzo wysoki i zaangażowanie też było bardzo duże. Jak i uczniów, jak i nauczycieli, którzy pomagali tym uczniom w przygotowaniu się do tego konkursu. Myśmy podeszli też do tego tematu bardzo poważnie, to znaczy przygotowaliśmy bibliografię dla pierwszego etapu, drugiego etapu. No i to była też taka literatura, no, która wymagała przebrnięcia przez to, a pytania były czasami dosyć szczegółowe i skomplikowane. Czyli rozumiem, że konkurs to był tak zwany konkurs wiedzowy, tak? Czyli tutaj tak. Dzieci i młodzież musiała się wykazać wiedzą na temat historii powstania wielkopolskiego. To tak. Przy okazji mam pytanie właśnie, czyli już wiemy, że młodzież jest zainteresowana. Jest. Bo to wiesz, dzisiaj to jest czasami trudno, właśnie trudno jest dotrzeć do młodych ludzi. I trzeba wymyślać takie tematy,
które będą ściągały młodzież do wspólnych działań. Czyli ty uważasz, że historia to jest dobry taki magnes, który będzie włączał uczniów i angażował. Ten nasz konkurs gminny z okazji 100. rocznicy wyzwolenia Kruszwicy, on by się też wpisywał w te obchody właśnie upamiętnienia ziemi nadgopańskiej, która została przyłączona do macierzy i odzyskała niepodległość, ale czy łatwo, czy niełatwo tych młodych przekonać do tej historii? Ja myślę, że to samo sobie gdzieś tam jest ciekawe, przynajmniej ja tak to odbieram, jeszcze pamiętam jako uczeń szkoły podstawowej, który brał udział w konkursach historycznych, właśnie takich o tematyce lokalnej, to pamiętam, że bardzo mnie to interesowało, co, gdzie się odbyło, jak to teraz wygląda, dlaczego to się zmieniło. Więc myślę, że ta bliskość tego tematu odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o właśnie zaangażowanie tych uczniów. No właśnie, to zaangażowanie może też jest tak wysokie, bo jeżeli członkowie rodzin byli uczestnikami, no to też, czyli jakby uczniowie uczą się wiedzy o członkach swojej rodziny, o historii właściwie swojej rodziny, o losach wujka, czy pradziadka, czy dziadka, no to jest jakby też większa satysfakcja i większa chęć do poznawania. Tak, już sobie przypomniałem, że ten konkurs był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ten sposób stosowaliśmy to w pierwotnym tam założeniu. Finał tego konkursu odbywał się później w szkole podstawowej numer 1 imienia Jana Kosprowicza, która też bardzo tutaj zaangażowała się ta placówka właśnie w upamiętnianie 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. No właśnie, to bardzo dobrze, bo uważam, zresztą nie tylko ja, bo również wyniki badań naukowych wskazują, że ten okres przedszkolny czy wczesnoszkolny to jest właśnie najlepszy okres do kształtowania postaw, nawyków, a także rozbudzania zainteresowania środowiskiem. Więc bardzo się cieszę, że tutaj i kruszwickie szkoły, a także tutaj nasze stowarzyszenie, Nadgopańskie Towarzystwo Historyczne włączyło się do tej akcji. Bardzo się cieszę. Było kilka mniejszych też takich działań, właśnie wykłady, właśnie jakieś spotkania. Do takich spotkania pamiętam, że doszło w lutym, no to już było prawie 2019 rok, luty. Spotkanie w Radziejowskiej Bibliotece dotyczyło właśnie powstańców wielkopolskich z Radziejowa i gminy Radziejów, natomiast też w oparciu o te nasze takie połączenia międzymiastowe, też tam była pewna rola Chełmc, więc wszystko to fajnie się łączyło. W takich też działaniach wzięliśmy udział, później też zapraszaliśmy kilka osób do nas do biblioteki w Kruszwicy, którzy dalej Powstaniu Wielkopolskim. Mieliśmy też swój udział w takiej dużej publikacji, która była takim fajnym, ciekawym zwieńczeniem. To była taka książka, opracowanie właściwie Marka Reslera, to była duża pozycja książkowa Nasze Powstanie. To też została ta publikacja wydana w 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. I każde miasto, każdy przebieg tego Powstania Wielkopolskiego został opisany. I pamiętam właśnie rozmowy też na temat tego Powstania Wielkopolskiego i my jako stowarzyszenie, tutaj pamiętam rozmowy też z burmistrzem Kruszwicy i my nasze jako stowarzyszenie przygotowaliśmy materiały, które znalazły się w tej publikacji, właśnie żeby ta Kruszwica też miała swój udział w takiej dużej publikacji. Ta publikacja jest bardzo obszerna, obejmuje różne miasta. No, myślę, że warto, żeby Kruszwica właśnie uczestniczyła we wszystkich tego typu działaniach, czy to publikacjach, czy jakichś innych akcjach, no bo jeśli nas nie ma w czymś, to trudno, żebyśmy potem byli traktowani jako gminy, czy też miejsca, gdzie działo się coś ciekawego, skoro sami nie potrafimy o tym powiedzieć. Więc o to też zadbaliśmy, w takiej publikacji się nasze materiały pojawiły. Tak, to bardzo ważne. To bardzo ważne, tym bardziej, że już bezpośredni uczestnicy tych wydarzeń, bohaterowie Powstania Wielkopolskiego,
No niestety już wszyscy odeszli. Ja jeszcze powiem Ci, że przyznam się, że jako redaktorka Panoramy Kruszwickiej jeszcze udało mi się spotkać osobiście, wtedy już chyba z ostatnim żyjącym uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. To był taki starszy pan mieszkający razem z rodziną w Bydgoszczy. Niestety po kilku latach po naszym spotkaniu dowiedziałam się, że on również odszedł. Więc to jest bardzo ważne, żeby jeszcze dopóki żyją bezpośredni świadkowie wydarzeń, żeby do nich docierać. A jeżeli już nie ma tych bezpośrednich świadków wydarzeń, to ważne jest, żeby docierać do ich najbliższej rodziny. A właśnie, jak to bywa z tą najbliższą rodziną? Czy ona z chęcią dzieli się z Wami swoimi wspomnieniami? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo chętnie mieszkańcy przekazują tego typu informacje. Jak to działa? Po prostu działa trochę na zasadzie domina, czyli publikujemy czasami jakąś sylwetkę jakiegoś powstańca. Swego czasu robiliśmy to bardzo aktywnie, jeszcze jak prowadziłem Panoramę Kruszwicką, to właśnie w Panoramie Kruszwickiej pojawiały się takie biogramy powstańców, czy też jakieś sylwetki. To też uruchamiało chęć, bo jeśli widzieliśmy powstańca, na przykład z Paprosa, to w tym momencie ktoś ze sąsiedniej miejscowości, ale mój dziadek też brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, a oni mnie napisaliście. No i to jest bardzo fajny moment, bo to pozwala odkrywać kolejne tego typu osoby. Była taka sytuacja ostatnio związana ze znakowaniem grobów, bo to jest kolejna akcja, która się odbywa w związku z Powstaniem Wielkopolskim. Jest to akcja wojewody kujawsko-pomorskiego w ramach programu Niepodległa. Groby są znakowane, czyli z tej grupy, gdzie leży powstaniec wielkopolskim, jest specjalnie oznakowany. No i była też taka sytuacja, że ja o tym pamiętam, że pisałem też o takiej uroczystości, która odbywała się właśnie z udziałem wojewody, ze znakowania grobów jednego z powstańców wielkopolskich tutaj w Kruszwicy. No i to po publikacji i w portalu chyba, i w Panoramie spowodowało, że odezwały się do mnie kolejne osoby, dostarczyły im materiały dotyczące swoich bliskich, poprosiły też o pomoc właśnie, żeby wystosować takie pismo do wojewody, żeby ich groby też bliskie były oznakowane. Więc to tak działa na zasadzie trochę śnieżnej. Wystarczy po prostu zacząć działać i poczekać. Tak, i to już samo z siebie zaczyna działać. A mieszkańcy bardzo chętnie się dzielą tego typu informacjami, nie tylko ze Powstania Wielkopolskiego. To już nasze działania stowarzyszenia, które obejmują na przykład publikacje jakieś w internecie, jakieś zdjęcia, jakichś materiałów, powodują, że praktycznie każdy po czasie się, każdy, no, dużo osób się odzywa, dużo osób coś przesyła, coś udostępnia, bo chce się tym podzielić, bo jakby samo trzymanie tych materiałów w szufladzie, no, jest żadną radością, prawda, więc mieszkańcy chętnie udostępniają, czy to dokumenty swoich bliskich, czy jakieś stare dyplomy, świadectwo, mamy tego dużo, mamy stare mapy Kruszwicy, tam mapy katastralne, i wiele, wiele innych dokumentów, nawet świadectwa szkolne niektórych osób, więc tutaj chęć do podzielenia się informacją jest ogromna. No to rzeczywiście, to bardzo dużą i ważną pracę wykonujecie, bo utrwalić przeszłość to jest rzecz bardzo ważna, bo można powiedzieć, że bez przeszłości nie ma przyszłości. Zgadza się, a to wszystko buduje też taką trochę naszą tożsamość, bo ta świadomość tego, że mamy tych powstańców wielkopolskich w małych miejscowościach, nie wiem, takich jak Papros, czy nawet, nie wiem, Żwanowice, czy nawet takie małe miejscowości w gminie Kruszwica, gdzie nie każdy może wiedzieć, gdzie to do końca leży, czy Sfrosna, czy tam z okolic, czy Sławska. Wszystko to powoli nadaje taki rytm trochę tożsamości i trochę takiej dumy z tego, że mamy kogoś takiego w swojej miejscowości, że ktoś taki był, że mamy się kim pochwalić. Myślę, że dla tych lokalnych, wiejskich wspólnot również jest to dość istotne, czy na przykład powstańcy z Chełmic, tak? Mówię tutaj o
Kujawie i Ogrelaku. No, dzisiaj jest to miejsce tak ważne na cmentarzu, które kiedy się odwiedza ten cmentarz w Chełmcach, no nie trudno dojrzeć ten pomnik. Tam odbywają się też uroczystości no, o charakterze właśnie takim patriotycznym przy tym grobie. Tam też nasze stowarzyszenie przez kilka lat się spotykało razem z miejscową strażą pożarną, z parafią i właśnie czy rozdawało kotyliony i po mszy świętej zawsze się spotykało się przy tych grobach, jako miejscu właśnie takich nawet spotkań, prawda, żeby o tym powstaniu wielkopolskim mówić. Więc to wszystko pracuje na naszą tożsamość, na naszą taką dumę, na nasze poczucie też wartości jako Kruszwiczan, którzy dzięki temu, że właśnie kogoś mieli w powstaniu wielkopolskim, czują się ważni dzięki temu, że ktoś tam od nich wziął udział, czy to w walkach, czy to no, zdecydował się na udział właśnie w działaniach powstańczych. No właśnie i to też jest taki element budujący wspólnotę, poczucie wspólnoty, poczucie tak zwanej małej ojczyzny, prawda? I wydaje mi się, że to bardzo ważne jest, zwłaszcza dla tych młodych ludzi, którzy opuszczają swoje rodzinne miejscowości, jadą do dużych miast, kiedy spotykają się z rówieśnikami pochodzącymi z różnych regionów Polski, z różnych miast, dużych, mniejszych i całkiem małych i wsi. I to poczucie, że moja wieś czy moje miasteczko miało swojego bohatera powstania wielkopolskiego, to też odgrywa bardzo ważną rolę, bo sprawia, że taki młody człowiek z małego środowiska nie będzie czuł kompleksów w kontaktach z mieszkańcami dużych miast. Także no, nie pochodzimy znikąd, prawda? Pochodzimy naprawdę z ciekawych terenów, z ciekawych, pełnych niesamowitych historii, też dużej odwagi, ale też czasami, bo to tak w historii jest, prawda, że pewne rzeczy się gloryfikuje i pewnie też do tego tematu za chwilę dojdziemy, że to Wielkopolski miało tutaj na Kujawach swój charakter. To było też takie wydarzenie, które no, niekoniecznie wyglądało w taki heroiczny sposób, prawda? To też miotały ludźmi różne emocje, ponieważ miotał też ludźmi strach, prawda? Z tego, co nie wiadomo do końca będzie, prawda? Z jednej strony odwaga, z jednej strony chęć działania wspólnego, ale z drugiej strony również taka właśnie taka zwykła ludzka obawa przed tym, co będzie, co zresztą w wielu miejscowościach miało swoje miejsce. Europa. Początek ubiegłego wieku. Potęga niemiecka próbowała podporządkować sobie największe mocarstwa Europy. Wybucha pierwsza wojna światowa, wyniszczająca społeczeństwa i gospodarki kontynentu. Wybuchła rewolucja w Rosji, zmieniając na zawsze układ społeczny w Europie. Niemcy posiadały w Wielkopolsce silną armię i nowoczesne wyposażenie wojskowe. A jednak mimo dysproporcji sił, walka, do której Wielkopolanie przygotowywali się od dziesiątków lat, została podjęta. W Poznaniu powstał Polski Sejm Dzielnicowy. Pierwszy parlament na terenie suwerennej Wielkopolski. Do Poznania przyjechał Ignacy Paderewski, witany z entuzjazmem przez mieszkańców miasta. W okolicach hotelu Bazar, w którym zatrzymał się Paderewski, wybuchły zamieszki. Powstanie rozpoczęło się. Padły pierwsze strzały. Zginęli pierwsi powstańcy. Dowódcą powstania został Stanisław Taczak. Walki błyskawicznie objęły całą Wielkopolskę. Do 15 stycznia 1919 roku powstańcy zajęli większość jej obszaru. Po ciężkich walkach Polacy zdobywają ławice i stacjonujące tam samoloty. Głównodowodzącym powstaniem wielkopolskim został generał Józef Dowbor-Muśnicki. Żołnierze Armii Wielkopolskiej wraz z generałem Dowborem-Muśnickim złożyli uroczystą przysięgę na Placu Wolności w Poznaniu.
Armia Polska liczyła już około 30 tysięcy żołnierzy i była w stanie zatrzymać niemiecką kontrofensywę. W Trewirze został ogłoszony rozejm kończący powstanie, na mocy którego Wielkopolska staje się częścią niepodległego państwa polskiego. Ostatnio rozmawiając na temat przebiegu Powstania Wielkopolskiego, zwróciliśmy uwagę na to, że Powstanie Wielkopolskie w Poznaniu miało inny charakter niż na przykład w tych małych miejscowościach nadgoplańskich czy kujawskich. Tak, zgadza się. No, właśnie inaczej trochę to poznaniacy. To zresztą też, tak jak mówisz, podczas naszej ostatniej rozmowy doszliśmy do tego wniosku. Ja do tego wniosku też wcześniej tak trochę doszedłem, gdy byłem ostatnio w telewizji poznańskiej. Miałem okazję powiedzieć nieco więcej o Powstaniu Wielkopolskim z naszej perspektywy właśnie kujawskiej. I to wszystko, jeśli weźmiemy tak zbierzemy razem, to dojdziemy do takiego wniosku, że te Powstanie Wielkopolskie trochę na Kujawach wyglądało inaczej. Przede wszystkim czym się charakteryzowało? No, charakteryzowało się udziałem ochotników, tak, zwykłych czasami mieszkańców, jakichś ziemian, którzy po prostu dołączyli do tych działań. Czym się jeszcze charakteryzowało? Tym, że nie do końca było wiadomo, jaki jest zakres tych naszych działań, dlatego że plan zdobycia tam Inowrocławia, czy dotarcia do Bydgoszczy, to naprawdę był planem takim, powiedzmy, dodatkowym. To do końca w momencie wybuchu Powstania Wielkopolskiego nikt nie spodziewał się, że to dojdzie tak daleko, do Bydgoszczy, do Torunia. Tak? Więc kolejna sprawa to jest właśnie ta kwestia emocjonalna, czyli mamy w niektórych miejscach sytuację, tak jak w Mogilnie, tak jak zresztą w Kruszwicy też, że pierwsze takie momenty związane z powstaniem, zetknięcie się z Powstaniem Wielkopolskim było naznaczone dużą obawą. Zazwyczaj przed rozbrajaniem się, przed rozbrajaniem Prusaków do niektórych miejscowości przybywali tak zwani emisariusze. No, były to różne osoby, czasami byli to duchowni, czasami byli to zaangażowani działacze wojskowi, którzy na przykład przyjeżdżali, spotykali się z miejscowymi radami ludowymi, no i właśnie wzywały do rozbrajania się Prusaków. No nie zawsze się to udało za pierwszym razem. Tak było choćby w Mogilnie, tak, kiedy na początku aresztowano wręcz pierwszego emisariusza i właściwie przyczyniono się do tego, że nie chciano do końca zaryzykować, prawda, tego rozbrojenia Prusaków, bo nie do końca w jaki sposób się to potoczy. Dopiero gdy przybyły jakieś dodatkowe oddziały powstańcze, wzrosła ta odwaga. Tak samo było w Kruszwicy. Też się obawiano, prawda, tego, co się może wydarzyć. Natomiast na wieść o tym, że w pobliskim Strzelnie już ta wolność nadeszła, albo że udało się rozbroić jakiś oddział, albo że już kompania właśnie z miejscowości Młyny już działa, spowodowała, że właśnie w Kruszwicy wezwano do rozbrojenia się Prusaków. Zresztą skądinąd w Kruszwicy stacjonował bardzo duży oddział liczący kilkaset osób i to mogło skończyć się bardzo poważną bitwą tutaj w Kruszwicy, ale właśnie ta chęć te wiadomości, prawda, te informacje o tym, że w pobliskiej miejscowości już jest wolność, już nadeszła ta niepodległość, powodowała, że w serca powstańców wkraczały nowe chęci, nowe możliwości, nowe też takie, nowa odwaga, prawda? Bo dzisiaj z tej perspektywy możemy czasami sobie obserwować, że Powstanie Wielkopolskie może nie było aż takim spektakularnymi bitwami i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na tamte czasy, na tamtą niepewność, która miała miejsce, nawet właśnie takie wezwanie oddziału liczącego kilkaset osób było niezwykłą odwagą, którą właśnie cechowali się mieszkańcy naszych miejscowości. Co jeszcze chciałbym dodać tutaj w Kruszwicy, rozbrojenie oddziału Prusaków było też takim trochę, pamiętajmy, że Rada wezwała do rozbrojenia się Prusaków, Prusacy odmówili, co też było takim przyczynkiem, że to się chyba dobrze nie skończy. No ale powstańcy weszli w środku nocy do budynku, gdzie obecnie znajduje się liceum imienia Juliusza Słowackiego przy ulicy Kasprowicza w Kruszwicy, po prostu aresztowali kapitana, rozbroili tych Prusaków i zrobili to po prostu, tak po prostu zaskakując
siły swoich przeciwników, co też dowodzi takim właśnie takiemu działaniu pełnego energii, pełnego zaangażowania i chęcia po prostu odniesienia jakiegoś takiego właśnie sukcesu. Myślę, że to było bardzo ważne dla nas, dla tej naszej właśnie tożsamości, dla budowy tożsamości naszej lokalnej, świckiej, nadgoplańskiej, że my też uczestniczymy, że my też tutaj sami wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Oczywiście wspierali inne oddziały, które docierały, przemieszczały się i wspólnie zachęcały nas, zagrzewały nas do tego, żebyśmy my też spróbowali tą wolność sobie po prostu wywalczyć. Wywalczyć, dokładnie tak. No właśnie, czyli to nasze tutaj powstanie wielkopolskie miało troszkę inny charakter niż na przykład w Poznaniu, bo było taką inicjatywą całkowicie oddolną. To był taki zryw mieszkańców, którzy nagle rzucili swoje rodziny, rzucili swoje majątki. Przecież to nawet ziemiaństwo, wiem, że się bardzo włączyło przy powstaniu powstańców, swoje konie na przykład, bo też pamiętam, że nasze stowarzyszenie, jeszcze Instytut Dziedzictwa Kruszwicy, też zorganizowaliśmy takie spotkanie, udało nam się dotrzeć też do potomków powstańców wielkopolskich, zaprosiliśmy ich. No i tak jak mówisz, to wywołuje wielkie zainteresowanie i wielkie emocje. I pamiętam, że to nasze spotkanie odbyło się w salce jeszcze hoteliku sportowego. I pamiętam, jak ówczesny burmistrz Kruszwicy, pan dr Tadeusz Gabrysiak, nieco się spóźnił na to spotkanie i tak biegnie. Ja mówię, panie burmistrzu, szybko, szybko, bo miejsc brakuje. A pan burmistrz wtedy mówi: Dorota, nie przejmuj się, ja mogę postać. A ja mówię, panie burmistrzu, miejsc stojących już nie ma. I jeszcze dodam, że to odbyło się oczywiście w styczniu i to była, pamiętam, najniższe temperatury ówczesnej zimy. To było kilka lat temu i to było naprawdę piękne, piękne wydarzenie. I bardzo zawsze też się właśnie cieszę, że tutaj Nadgopańskie Towarzystwo Historyczne bardzo duży nacisk kładzie na włączanie lokalnej społeczności. Czyli wy też, tak jak my tego nie robimy tylko dla siebie, bo niektóre organizacje są po prostu zamknięte, tylko angażują i włączają swoich członków. Natomiast my mamy to poczucie takiej misyjności, dzielenia się naszymi osiągnięciami i dzielenia się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoimi kontaktami z innymi ludźmi. I to jest, bardzo bym powiedziała, ważne dla naszych organizacji z punktu widzenia korzyści dla lokalnych społeczności. Tak. Odnośnie tych powstańców, jeszcze tylko wspomnę, że te sylwetki tych powstańców staraliśmy się zadbać, publikując je. Ja do dzisiaj je też zbieram w ramach stowarzyszenia. Niektóre też czekają na opracowanie. Natomiast muszę powiedzieć, że często właśnie o tych powstańcach, nawet z naszej tutaj terenu gminy, obecnej gminy Kruszwica, można było w wielu miejscach potem usłyszeć. Oni potem brali udział w walkach o Inowrocław, czy też o innej miejscowości. No, nie szukając na przykład, przypomina mi się postać Jana Głowackiego, takiego powstańca z miejscowości Piecki, który był między innymi twórcą oddziału właśnie powstańczego na Kujawach. Walczył o Strzelno, walczył też o Inowrocław, brał udział w zdobyciu dworca kolejowego, pomógł wyprowadzić załogę niemiecką, w sensie rozbroju, brał udział w rozbrojeniu załogi niemieckiej w Złotnikach Kujawskich. Także też walczył z Podniewkowem, później brał udział w walkach pod Tarkowem, Płonkowem, pod Bydgoszczą, więc ci nasi powstańcy naprawdę odgrywali też nie tylko taką rolę lokalną, ale później idąc dalej pomagali też innym. Także to było naprawdę nasze, dobrze to jest określone, nasze powstanie wielkopolskie. No właśnie, to nasze powstanie wielkopolskie, pomyśleliśmy o tym, że tak warto byłoby zatytułować nasze wspólne działanie Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego i Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego, żeby wzmocnić nasze siły, wzmocnić nasz potencjał
wspólne przedsięwzięcie, żeby te materiały, które posiada Nadgopańskie Towarzystwo Historyczne, a Przemku wspomniałeś, że wy posiadacie około 200, opracowaliście 200 biogramów powstańców wielkopolskich. To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wydaje opublikowanych chyba jest tyle, natomiast myślę, że już jest chyba nawet ponad 300, jeszcze biorąc rzeczy, biorąc te biogramy, które nie zostały jeszcze opublikowane. Przemku, a czy mógłbyś nam coś więcej opowiedzieć o dalszych losach powstańców wielkopolskich? Jak potoczyło się ich życie? No właśnie, o tyle, o ile w czasie dwudziestolecia międzywojennego ci powstańcy wielkopolscy cieszyli się no, jakimś takim szacunkiem wśród miejscowej ludności, o tyle później, o czym warto pamiętać, przyszło im za to zapłacić. Co ciekawe, przed wybuchem II wojny światowej działali w Polsce, działały różne osoby w Polsce, tak, które zbierały informacje na temat osób potencjalnie niebezpiecznych dla polityki niemieckiej, osób zaangażowanych, osób, które mają wpływy, ale także na tych listach sporządzonych przez Volksdeutschów znajdowały się też nazwiska właśnie powstańców wielkopolskich. Wielu z tych powstańców wielkopolskich przepłaciło później życiem za to, że właśnie wzięło udział w tym powstaniu wielkopolskim. Tak? Wiadomo, że była to forma zemsty za to, co te osoby właśnie, to była forma zemsty Niemców później za to, że te osoby, powstańcy wielkopolscy właśnie działali przeciwko, no wtedy jeszcze Prusakom byśmy nazwali. I do takich osób należało wiele osób z Kruszwicy. Zresztą te dane dotyczące właśnie tych poszczególnych powstańców możemy znaleźć w ich biogramach. Natomiast co warto też wspomnieć, to to, że Niemcy, gdy weszli w czasie II wojny światowej tutaj na tereny Kujaw, byli bardzo dobrze zorientowani. Na przykład dzieci powstańcy mieszkają, można było ich łatwo aresztować, więc ten udział w powstaniu wielkopolskim stał się bardzo obciążający, tak? W pewnym momencie stał się po prostu rzeczą, która, no, za którą wielu z nich przypłaciło później życiem. Takie problemy miał choćby Bronisław Barczak, to jest powstaniec wielkopolskich, który pochodzi ze wsi Papros. Pochodził ze wsi Papros, urodził się pod koniec XIX wieku. On brał udział w rozbrajaniu placówek niemieckich właśnie w Paprosie, w Woli Mapolskiej, w Kruszwicy. Też wziął udział w pełnił służbę Straży Ludowej w Inowrocławiu. No i w czasie okupacji był też szykanowany ze strony władz niemieckich, zesłany na 4 tygodnie do obozu w Łodzi za to, że nie zgodził się na zmianę narodowości. To jest taki jeden pojedynczy biogram, tak, który mogę tutaj wymienić, ale były też inne. Był też na przykład Ignacy Spychalski. Nie wiem konkretnie, czy on akurat, czy miało to wpływ właśnie udział w powstaniu wielkopolskim, ponieważ on brał aktywny udział w kampanii wrześniowej, więc zapewne za to trafił do niewoli i przebywał później w Oflagu w Lubece. Także wielu z tych powstańców wielkopolskich właśnie przypłaciło później życiem w czasie okupacji niemieckiej. Teraz tak sięgam pamięcią, ale nie wiem, czy dobrze wypowiem. Zdaje się, że też jedna z osób, która chyba zginęła w Łagiewnikach w 1939, też właśnie brał udział w powstaniu wielkopolskim. Także te dokumenty właśnie świadczące o tym, którym można byłoby się pochwalić, no w czasie okupacji niemieckiej po prostu były obciążające i mogły nawet doprowadzić do utraty życia przez taką osobę. Później w czasie po II wojnie światowej też w zasadzie nie praktykowano jakoś specjalnie pamięci o tych powstańcach wielkopolskich. Później mamy lata 90. No gdzieś tam, mówię, w świadomości
istniało to, natomiast no, to też Powstanie Wielkopolskie też jest o tyle bardzo ważne, że daje nam inne spojrzenie na walkę, na to, że coś się może udać, bo no, my Polacy mamy taką trochę ciągotę do martyrologii, do uprawiania pewnego takiego rozpamiętywania porażek, a Powstanie Wielkopolskie było przecież sukcesem. Tak, dokładnie. I to też było fajnie podkreślane. Właśnie Muzeum Poznańskie opublikowało taki film, zresztą myśmy ten film też opublikowali na naszej stronie, że to było powstanie takie nasze, po wielkopolsku, z głową, z rozsądkiem. Nie, może nie było w tym romantyzmu, ale no, było właśnie takie, byśmy powiedzieli, nawet trochę europejskie, takie o charakterze właśnie takim bardzo rozsądnym. Myślę, że warto byłoby naszą rozmowę właśnie zakończyć prezentacją tego filmu. Myślę, że nie będzie kłopotów z jego upowszechnieniem do celów edukacyjnych. Do celów edukacyjnych nie ma problemu. Jeśli chodzi o link, to mogę zaraz tutaj udostępnić. No poprosimy, poprosimy. Byli wyjątkowo dobrze przygotowani. Działano z głową, ale nie w chmurach. To za mało romantycznie? A Paderewski? Przecież pianino to najbardziej romantyczny instrument na świecie. I to od niego wszystko się zaczęło. Cel był jasny dla wszystkich. Zwyciężyć! Pytasz jak? Samoorganizacją. 52 dni, ale tego akurat chyba nie planowali. Każdy odegrał tu jakąś rolę i każda była równie ważna. U samych podstaw. Poznań, Zbąszyn, Nakło nad Notecią. Takich miejsc były setki. Hej! Czego ci to wszystko nauczyło? Czego mnie to wszystko nauczyło? Że przeciwności pokonuje się po wielkopolsku. Solidną pracą i determinacją. I to właśnie w takim stylu. Z głową. Bądźmy zwycięzcami. A jeszcze, Przemku, mam takie pytanie, bo chyba powiem ci, bo też uczestniczyłam w różnych konferencjach na temat Powstania Wielkopolskiego, ale jakoś nie zwróciłam uwagi może na tematykę udziału kobiet w powstaniu. Czy kobiety uczestniczyły w Powstaniu Wielkopolskim i jaką pełniły rolę? Jeśli chodzi tutaj o nasze zbiory czy informacje, one są bardzo skromne. Ten temat ostatnio nawet ukazał się taki artykuł na temat kobiet właśnie w Powstaniu Wielkopolskim, ale nie będę nic w stanie tutaj dodać od siebie więcej na ten temat, jeśli chodzi o kobiety. Czyli myślę, że można powiedzieć, że... Temat do zgłębienia. Właśnie, temat wymagający zgłębienia. Czy mieliśmy taki fajny akcent tutaj w Kruszwicy z tą panią Marią Daleszyńską, tak? Znamy tą historię, która szyła sztandar przez całą noc, prawda, i on później razem z flagą zawisnął na Misiej Wieży. No to myślę, że to był taki akcent. Natomiast piękna historia. Na pewno, tak. Natomiast no, temat pewnie wymaga zgłębienia. Właśnie, Przemku, bo my tak mówimy, to nasze Powstanie Wielkopolskie. Bo tak jak wspomnieliśmy, jednak na naszych terenach to powstanie i ci powstańcy, to tak jak podkreślaliśmy, to była taka inicjatywa oddolna, po prostu mieszkańców. A jednak w Poznaniu z kolei to przecież byli żołnierze, co prawda Armii Pruskiej, którzy na wiadomość o wybuchu powstania zdecydowali się uczestniczyć w nim, ale jednak to byli, można dzisiaj językiem współczesnym powiedzieć, profesjonaliści, którzy znali się na walce zbrojnej, prawda? Tak, znaczy, no, można byłoby to tak ująć. Byli to faktycznie osoby, które często dezerterowały z Armii Pruskiej, które wracały z frontu, bo wcześniej uczestniczyły właśnie, zdobywały też tą wiedzę i szkolenie w Armii Pruskiej. No a u nas faktycznie były też takie osoby, które wracały z frontu, ale faktycznie bardzo dużo osób to byli ochotnicy, którzy po prostu... Rolnicy.
rolnicy. I też tworzyły własne jednostki. No tutaj też trzeba wspomnieć o tej kompanii z miejscowości Młyny, ale też o naszym przecież Baonie. Batalionie nadgoplańskim. Baonie nadgoplańskim, dokładnie, tak. Więc, które zresztą parę lat temu jeszcze były próby takiej rekonstrukcji, prawda. Nie pamiętam do końca tego czasu, ale to było chyba około 10-11 lat temu. No to ale bardziej... na czym miała polegać ta rekonstrukcja? Chodziło o to, żeby tam były chyba jakieś konie, prawda, jakaś próba wzięcia w organizacjach. Ja nie pamiętam. Grupy rekonstrukcyjne. Taka grupa, tak, grupa, która się z tym skupia. Wydawało mi się, że bardziej ty tam będziesz pamiętała, bo to był ten czas 11 lat temu, 10 lat temu. Ten pomysł niestety się nie rozwinął, bo szkoda. Aha, pamiętam, były próby podejmowane chyba nawet przez mieszkańca Nowej Wsi Wielkiej, który do nas przyjechał właśnie na to spotkanie, ale muszę ci powiedzieć, że ten pan kilka lat temu zmarł. Ale można powiedzieć, że to jakby ten pomysł czeka na odkrycie i na osoby, które zechcą włączyć się, bo przecież te grupy rekonstrukcyjne to też jest wspaniała przygoda życia, uczestniczenie i przeżywanie tych chwil, które odbyły się w takich czasach i wydarzeniach szczególnych. No nie będzie lepszej formy, prawda? Nie ma lepszej formy na pokazywanie tej historii tak naprawdę, żebyśmy mogli w tym też uczestniczyć. To tak wspomnę, że ostatnio w Janikowie upamiętniono takie wydarzenie, to był taki incydent janikowski. Wydarzenie, które może nie było aż jakoś szczególnie istotne, ale zostało upamiętnione przez Dom Kultury w Janikowie. I to też jest budowanie świadomości ludzi, prawda? Na zasadzie przypominania różnych historii. Marzyło nam się też w Kruszwicy inscenizacja ze rozbrojenia Prusaków w szkole przy ulicy Kasprowicza. Marzyło nam się na przykład, nie wiem, właśnie takie elementy dotyczące zawieszenia flagi państwowej na Mysie Wieży, czy też na przykład walka gdzieś tam przy dworcu o to, żeby zatrzymać amunicję. To też mieliśmy takie pomysły, nie? Więc warto taką historię właśnie w ten sposób naoczny rekonstruować, pokazywać, tak jak właśnie teraz w Janikowie. No może mówię, że małe wydarzenie historyczne, może nie miało takiej wielkiej wagi, no ale to też właśnie buduje jakąś tożsamość, nie? Mieszkańcy się czują, że ich przodkowie też wzięli udział właśnie w czymś istotnym, w czymś ważnym. Tak. Myślę, że Przemku, bardzo się cieszę, że mówisz o tych, zdradzasz te pomysły. Bardzo często tak jest, że ludzie mają pomysły, ale nie chcą ujawniać ich, a tutaj mówimy o tych pomysłach i być może one zainspirują kogoś, zwłaszcza to młode pokolenie, do zainteresowania się grupy rekonstrukcyjne, to fajna przygoda. Ja odsyłam na przykład teraz, jeśli ktoś jest, no teraz właśnie mi się przypomniało, Koronową. Piękna rekonstrukcja właśnie z okazji odzyskania niepodległości, bo to się często wiąże, często właśnie niepodległość jako powstanie wielkopolskie, jako walki w ramach tego. Właśnie w Koronowie ostatnio taką rekonstrukcję historyczną zrobiono i odbywało wtedy na rynku, odbywało się na niektórych ulicach. Mieszkańcy mogli w tym też uczestniczyć, podchodzić bardzo blisko, zobaczyć. Można zobaczyć w internecie, są fajne filmy właśnie z tego, więc można takie rzeczy organizować. Można. Ja muszę ci powiedzieć, że kilkakrotnie uczestniczyłam w takich rekonstrukcjach, co prawda z okresu II wojny światowej, ale w miejscowości Łabiszyn. I to jest właśnie inicjatywa samorządu. Nawet burmistrz Łabiszyna, Jacek Idzi Kaczmarek, osobiście włączał się do tych rekonstrukcji, przebierając się właśnie w strój takiego ziemianina, pewnie właściciela na przykład. Także to są właśnie te nowoczesne formy edukacji, zainteresowanie młodych ludzi historią żywą, którą można dotknąć i którą można przeżyć. I to jest bardzo ważne. Myślę, tak, bo chowanie tej historii do szuflady, czy do książek, czy nawet pisanie jakichś publikacji, to wszystko jest ważne, bo to dziś tworzy, ale mówmy się tak szczerze, kto z nas ma czas zaglądać ciągle do jakichś publikacji, albo takich mieszkańców, którzy
w ogóle nie interesują historią. W jaki sposób miałoby to do nich dotrzeć, jakaś publikacja? No właśnie, właśnie w taki sposób, jakiejś rekonstrukcji, wyjścia naprzeciw czy utrwalania tej historii w takim naszym otoczeniu, w takim naszym życiu, nie? Codziennym. No właśnie, to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe i może stać się dla kogoś naprawdę przygodą, która zbliży go jeszcze do historii, może nawet zachęcić do podjęcia edukacji historycznej, czy studiów historycznych, czy studiów podyplomowych, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy obszar. Przemku, a czy mógłbyś nam coś więcej powiedzieć o tym incydencie w Janikowie? Jeśli chodzi o ten incydent janikowski, ja dowiedziałem się o nim też przypadkiem. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Święta Niepodległości, bo to jeden z takich punktów właśnie takiego świętowania odzyskania niepodległości. Organizatorem tego wydarzenia był Miejski Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie. Oczywiście w tym wszystkim też uczestniczyło więcej organizacji lokalnych, które zaangażowały się, czy też osobiście jako statyści. Zaraz powiem o tej rekonstrukcji, ale też pierwszy dzień świętowania, bo tam było kilka dni świętowania właśnie obchodów Dnia Niepodległości, polegała na tym, że mieszkańcy, młodzi mieszkańcy roznosili gazetę, która jakby miała taki charakter gazety przedwojennej, która mówiła o tym, że Janikowo jest już wolne, to był taki dziennik janikowski. Tak naprawdę historia trochę inaczej wyglądała, bo miasto powstało później, to jest bardzo młode miasto, ale jakieś incydenty, jakieś sytuacje historyczne faktycznie miały tam miejsce. Niekoniecznie może tam dziennik janikowski wychodził, bo takiej prasy tam nie było. Chodzi o to, żeby pewne elementy właśnie pokazać, czy też przybliżyć właśnie w taki sposób, że ktoś roznosi, ktoś krzyczy na ulicy, dziennik janikowski, można było sobie go wziąć i zabrać. Bardzo fajnie przemyślane pomysły. Natomiast jeśli chodzi o ten incydent janikowski, to ja też o tym wydarzeniu dopiero teraz się dowiedziałem przy okazji właśnie, gdy organizowane były te Dni Niepodległości. Dotyczyło to po prostu, tak jak sama nazwa wskazuje, incydentu janikowskiego, tak? Czyli wymiany pewnych słów, pewnej sprzeczki, do której doszło między polskimi powstańcami a niemieckim patrolem wojskowym. Chodziło o to, że dr Witold Grochowski, komendant dworca i okręgu kolegowego Gniezno, otrzymał nagły rozkaz, aby jak najszybciej posłać pociągiem posiłki w kierunku Inowrocławia, który miał znajdować się w bardzo trudnym położeniu. Był to początek 1919 roku, 2 stycznia. No i od właśnie Inowrocławia miały pojawiać się niemieckie patrole wojskowe. I wtedy też patrole niemieckie wycofały się w kierunku janikowskiego dworca. No i na krótko przed odejściem rozmieściły pod mostem materiały wybuchowe. Założone je w taki sposób, by eksplodowały automatycznie pod ciężarem przejeżdżającego transportu właśnie polskiego. No i do wyzwolenia Janikowa przyczynił się tak naprawdę w dużej mierze Ludwik Gajewski, który wraz z Urbańskim, powstańcem Urbańskim oraz Kawczyńskim rozbroili 4 stycznia pod chorążego dyżurującego w tym czasie na stacji kolejowej i jeszcze tam kilku innych żołnierzy. I te wydarzenia, no jeszcze one dotyczyły przybycia do Janikowa potem członków Naczelnej Rady Ludowej w składzie Adama Koszwińskiego, Wojciecha Konfantego, z oświadczeniem, oni wtedy przybyli, że Niemcy obsadzą Janikowo ponownie. No i po pewnym czasie, kiedy na stacji pozostał tylko właśnie ten Gajewski, nadjechał pociąg wiązący nową załogę niemiecką i z wagonu wyskoczył wprost na niego oficer Hecht ze słowami: trzeba jego poćwiartować i rozrąbać. Adresat tych słów nie zdał się zbić z tropu i tylko spokojnie odpowiedział, i tutaj odczytam ten fragment: pan się mylisz, gdyż mam 150 ludzi pod bronią w dyspozycji, jeden tylko strzał to zaalarmuje, zresztą tor jest rozerwany. Wśród Niemców wywołało to niemałe poruszenie, no i opuścili Janikowo rankiem, a posterunki ponownie zajęli
Polacy. Nie wiem, czy miał pod bronią 150 wtedy. Tak naprawdę. Natomiast to była taka chyba właśnie zagrywka słowna, takie trochę taki poker, można powiedzieć, w którym. W każdym razie te wydarzenie też, ono zostało też opisane w literaturze, natomiast znalazło się faktycznie jako rekonstrukcja w ramach właśnie Święta Niepodległości. Bardzo fajny sposób na pokazanie. Piękne. Tak, piękne i jeszcze włączające lokalną społeczność, która, jak wspominasz, wystąpiła również w roli statystów. To chcę powiedzieć, tutaj się jakby pochwalić, że nasze stowarzyszenie, chyba nawet byłeś, uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, my zorganizowaliśmy też inscenizację historyczną, to był wjazd króla Kazimierza Wielkiego do Kruszwicy. Wydarzenie to, rekonstrukcja tego wydarzenia odbyła się w kruszwickiej kolegiacie. No i też tutaj już jakby nie muszę dodawać, że wszystkie miejsca siedzące i stojące w kolegiacie były zajęte. Mimo że od tego czasu już upłynęło kilka lat, to jeszcze dzisiaj wspominają mi o tym wydarzeniu, jakie to było piękne wydarzenie, jak pięknie było oglądać rekonstrukcję wydarzeń, które niegdyś mogły odbyć się w Kruszwicy. Także to jest właśnie bardzo ważne, żeby kształtować ten lokalny patriotyzm i przywiązanie i znajomość, przede wszystkim znajomość historii swojego miasta. No to Przemku, może dojdziemy teraz do takiego już finału naszej rozmowy i naszych dotychczasowych działań. Tak jak już wspomniałam, już od kilku lat mówimy o tym, żeby nasze siły jakoś połączyć i wzmocnić. Być może to będzie wspólny projekt i projekt z historią w tle. Być może historią dotyczącą Powstania Wielkopolskiego. Na razie nasz tytuł taki wstępny, roboczy, to nasze Powstanie Wielkopolskie. Z tym, że tak jak rozmawiamy, chcielibyśmy na bazie zgromadzonych przez Nadgopańskie Towarzystwo Historyczne materiałów, biogramów, wspomnień, różnych dokumentów, chcielibyśmy, żeby to miało troszkę inny charakter. Na pewno warto byłoby wykorzystać nowoczesne technologie, które dzisiaj dużo dają. Jeszcze nie wiemy, prawda, czy to na przykład nie będzie gra komputerowa, tak żeby znaleźć te metody, te środki przekazu, które dotrą przede wszystkim do młodego pokolenia. Co sądzisz o naszym pomyśle? Troszkę nierealnym. Ale wiesz, jesteśmy fajni do tego, że pewne nierealne rzeczy po jakimś czasie stają się realne. No tak, myślę, że nie ma rzeczy realnych, nierealnych, po prostu ruszamy z tym projektem, a zobaczymy, dokąd nas on doprowadzi. Pomysły mamy liczne, jest ich sporo. Dużo mamy też materiałów, więc mamy na czym bazować. No i też mamy temat, który jest cały czas nie do końca zbadany, przez lata traktowany po macoszemu, więc mamy tutaj duże pole do popisu, jeśli ktoś z Państwa chciałby się czuł na sile, żeby wesprzeć ten projekt, czy jesteśmy chętni właśnie współpracować. Oczywiście. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy z nami bez względu na wiek. To mogą być dzieci, to może być młodzież, to mogą być również seniorzy. Powiem Ci, Przemku, że właśnie nasi seniorzy w tej chwili pracują nad albumami o swoim mieście. Także też jestem ciekawa, jak one będą wyglądały. Również dopytamy niestandardowe formy albumów o Kruszwicy. Także bardzo, bardzo fajne też tutaj nasze przedsięwzięcie. No to cóż, Przemku, wydaje mi się, że temat oczywiście nie jest wyczerpany, ale jak na naszą dzisiejszą rozmowę, to chyba temat naszego Powstania Wielkopolskiego można by było uznać za wyczerpany. Zgadza się. Też jesteś tego zdania. Super. No to cóż, Przemku, w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia i do współpracy.
Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę i też zapraszamy do rozmów na różne tematy.